Dobry wieczór Państwu. Nagła wizyta Angeli Merkel w Polsce, poprzedzona wizytą nowego ministra spraw zagranicznych, każe zastanowić się, z jaką to ofertą kanclerz Niemiec przyjeżdża do Polski. Myślę, że ostatecznie jest to koniec eksperymentu pod tytułem Platforma Obywatelska jako niemiecki karbowy w Polsce. Czyli skoro nie udał się wariant obalenia rządu w Polsce i ustanowienia tutaj karbowego niemieckiego w postaci Platformy, chociaż Platforma się bardzo starała, bo cały czas wszystko co robiła, to adresowała swoje działania właśnie do Niemiec, pokazując jak będzie dzielnie broniła w Polsce interesów niemieckich i brukselskich. No ale można być doskonałym karbowym teoretycznie, natomiast nie można tej funkcji sprawować, jeżeli nie ma się żadnego poparcia w społeczeństwie. Ostatnie sondaże pokazujące poparcie dla Platformy na poziomie 14% no, pokazują, że wariant obalenia rządu i ustanowienia rządu niemieckiego w Polsce odpada. A co za tym idzie, wchodzi w wariant B, czyli wy bądźcie naszymi karbowymi. I myślę, że oferta Angeli Merkel jest właśnie taka. Już jesteście grzeczniejsi, to bądźcie bardziej grzeczni, to bądźcie naszymi ludźmi, a będziemy was poklepywali po plecach, a wybranym to nawet jakiegoś Hakenkreuza przyznamy od czasu do czasu. Czyli oferta Angeli Merkel jest taka. Macie problemy, bądźcie naszymi Tuskami. No i zobaczymy, jaka będzie odpowiedź rządu. Jak dotychczas wszelkie odpowiedzi na odwadze oparte nie były. Proszę Państwa, w związku z zamachem na Skripala dokonanym przez służby rosyjskie, warto się zastanowić, no, jakimi aktywami i jaką politykę Rosja prowadzi w Wielkiej Brytanii. Dlatego, że sytuacja w Wielkiej Brytanii różni się od sytuacji w innych krajach Unii Europejskiej. No, Wielka Brytania na razie jeszcze jest członkiem Unii Europejskiej. Otóż w Wielkiej Brytanii Rosji nie udało się utworzyć żadnej partii prorosyjskiej. Wprawdzie była taka próba, w 1982 roku założono British National Party, która była skrajną siłą prawicową i ewoluowała w kierunku poparcia dla Rosji po upadku Związku Sowieckiego. Ale po 1993 roku, kiedy założono UKIP, czyli Partię Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, elektorat British National Party odpłynął do UKIP. I tak się akurat składa, że w latach 95-2014, czyli właśnie w tym okresie, kiedy elektorat odpływał, szefem British National Party został Nick Griffin. Później on z partii wystąpił i ma teraz tak naprawdę własną partię, czyli grono kilku przyjaciół. Otóż to właśnie Nick Griffin, negacjonista, neofaszysta angielski, związał się z Rosją, a konkretnie z prawosławnymi czekistami. Od 2013 roku Nick Griffin bierze regularnie udział w spotkaniach w Rosji. Był na forum konserwatywnym w Petersburgu w 2015 roku. Był na forum ekonomicznym w Jałcie na Krymie. Brał też udział w takim kongresie organizowanym właśnie przez prawosławnych czekistów, czyli Władimira Jakunina, Komowa, oligarcha Małofiejewa. Oficjalnie no, w obronie rodziny i wartości tradycyjnych. Nick Griffin razem ze swoim przyjacielem Fiore, neofaszystą włoskim i szefem partii Forza Italia, ma rozbudowane stosunki na wschodzie Europy, konkretnie w naszym regionie. To znaczy zarówno w Polsce, na Węgrzech, w Serbii, na Białorusi. Wszędzie tu jest bardzo aktywny. Ale grupa Nicka Griffina, ściśle związana z Rosją, odgrywa rolę marginalną. Tym bardziej, że właśnie BNP, British National Party, uległa rozkładowi. Dlatego, jeśli mówimy o wpływach rosyjskich w Wielkiej Brytanii, należy przede wszystkim położyć nacisk na infiltrację.
To jest w tym wypadku bardziej skuteczna metoda niż tworzenie odrębnych partii prorosyjskich. Chociaż i później mieliśmy z tymi próbami do czynienia. Tutaj tak historycznie rzecz biorąc należałoby wspomnieć Haroda Wilsona, premiera w latach 64-70, 74-76. Dlatego, że do roku mniej więcej 2000 jednak wysiłki rosyjskie były skoncentrowane, a przedtem sowieckie oczywiście, na infiltracji Labour Party, Partii Pracy oraz Związku Zawodowych. I to, że teraz wypływają informacje, że taki czynny przywódca związkowy był związany z Sowietami, to naprawdę nic nowego. Wszyscy się tego spodziewali, wszyscy w latach 80. za czasu Margaret Thatcher wiedzieli, że lewica brytyjska jest infiltrowana przez Związek Sowiecki. Wracając do Haroda Wilsona, to jest ciekawy przypadek, ponieważ dotychczas nie została tak naprawdę wyjaśniona kwestia jego stosunków z Sowietami. Wiemy, że jako członek gabinetu w 1947 roku odbywał podróże handlowe do Moskwy. Został szefem Labour Party na miejsce Hugh Gaitskella, który nagle zmarł w 1963 roku na toczeń rumieniowy. To jest taka choroba wywołana zaburzeniami systemu immunologicznego, czyli odpornościowego. Podejrzewano, ale dotychczas nie ma na to dowodów, że Gaitskell został zlikwidowany przez KGB właśnie po to, żeby Wilson, który był bardziej lewicowy, był szefem skrzydła lewicowego, objął Labour Party. Gaitskell był przeciwnikiem Związku Sowieckiego i przede wszystkim przeciwnikiem jednostronnego rozbrojenia, zwolennikiem NATO i tak dalej. No, wiemy, że MI5, kontrwywiad brytyjski, dysponuje teczką na Wilsona, ale nie znamy jej treści. Wiemy tylko, że, i to się udało udowodnić, że w otoczeniu Wilsona działali agenci sowieccy. Tu przytaczane są takie dwa nazwiska, Józefa Kagana, który jeszcze jako dziecko uratował się z getta na Litwie i potem po wojnie wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie dzięki wynalazkowi płaszcza przeciwdeszczowego został biznesmenem, miał pieniądze i był przyjacielem Wilsona. Ów Kagan był znany z tego, że bywał w ambasadzie sowieckiej, podobnie jak Sztermak. Więc dokładnie do dziś nie wiadomo, czy Wilson rzeczywiście został kiedyś zwerbowany w Moskwie, czy też raczej Moskwa go popierała, ponieważ wokół niego byli ludzie, na których Sowiety mogły liczyć. Taka jest początek tej historii infiltracji na lewicy, potem okres walki Margaret Thatcher ze związkami zawodowymi, to jest jakby ciąg dalszy. Ale nas bardziej interesuje infiltracja rosyjska na prawicy. Tutaj warto wymienić przede wszystkim Declana Ganleya, który w 2008 roku założył partię Libertas. Partię ogólnounijną, tak nazwijmy, gdzie był również oddział Polski Libertasu, do którego zgłosili się wszyscy wielbiciele Rosji, zarówno od Korwin-Mikke, jak i z Ruchu Narodowego. Był to wówczas projekt nieudany. Myślę, że dlatego, że Rosjanie się pospieszyli. Ten Libertas miał spowodować chaos w Unii Europejskie, ale jeszcze nie nadszedł odpowiedni czas kryzysu w Unii. Gdyby teraz taki projekt powstał, myślę, że miałby większe powodzenie. Samemu Ganlejowi nie udowodniono jakby pracy na rzecz Rosji. Możemy tutaj tylko wnioskować po jego skutkach, jego działalności. Ostatecznie projekt Libertas zakończył się rok później niepowodzeniem, bo w wyborach parlamentarnych ogólnoeuropejskich w 2009 roku Libertas uzyskał tylko jeden mandat dla Philippa de Villiers. To jest taki francuski wielbiciel Putina, związany interesami gospodarczymi z Rosją, buduje park rozrywki dla Putina. Miał też taki sam park budować na Krymie, ale nic z tego nie wyszło.
Dlaczego są podejrzenia, że Ganley pracował tutaj dla Rosji? No, wystarczy spojrzeć na jego życiorys, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o polityków, to możemy w ogóle nie słuchać, co oni mówią, a badać życiorysy i wtedy wszystko będzie jasno. Declan Ganley, Irlandczyk z pochodzenia, zrobił zadziwiającą karierę, bo był chłopcem do podawania herbaty w bardzo ważnej instytucji gospodarczej i musiał ktoś się nim zainteresować, bo zaproponowano mu zorganizowanie wyprawy handlowej do Sowietów w 1988 roku. I tak zaczęła się jego kariera. Troszkę później, ale jeszcze w okresie sowieckim, w 90 roku, Ganley wyjechał rzeczywiście do Sowietów i tam zajął się biznesem, a mianowicie działał poprzez Łotwę. Chodzi o to, że poprzez Łotwę szedł eksport metali kolorowych i generalnie zasobów armii sowieckiej. Ganley tutaj odgrywał taką rolę no, istotną dla Sowietów, skoro pozwolono mu na kredyt, taniej o 10%, kupować aluminium w Sowietach i potem sprzedawać na rynku zachodnim, a następnie zwracał kredyt i w ten sposób, nie mając nic, dorobił się. No, takie przysługi to Sowieci za darmo nikomu nie robią oczywiście, a to był dopiero początek. Ganley wszedł w kontakt z Frontem Ludowym na Łotwie, który był no, instytucją powołaną tak naprawdę przez KGB i całkowicie zinfiltrowaną, o czym pisze w mojej historii Pierestrojki, służby specjalnej Pierestrojka. I takie miał tam kontakty, że kiedy Łotwa ogłosiła niepodległość w 1991 roku, został doradcą do spraw ekonomicznych, handlowych i zaczął eksportować drewno z Łotwy, ale bardzo szybko się przerzucił na eksport drewna z Rosji. Stworzył wielką firmę w Wołogdzie, gdzie się przeniósł i eksportował do Wielkiej Brytanii drewno rosyjskie. Później wszedł w biznesy z Amerykanami, a przede wszystkim z grupą Sorosza, który to Soros z niewiadomych powodów udziela mu kredytów i wsparcia ekonomicznego. I tak Ganley się dorobił. Trzeba pamiętać, że Soros w latach 90. to nie zajmował takiego samego stanowiska jak obecnie, tylko wówczas popierał Rosję. A dopiero od kilku lat jest na linii kolizyjnej z Putinem. No ale te 90 to Putina jeszcze nie było. Także ta historia życia Ganleya wskazuje, że w jakiejś mierze Libertas był realizowany na zamówienie rosyjskie. Tym bardziej, że po nieudanej próbie Ganley się całkowicie wycofał z polityki. Jeśli mówimy o UKIP, no od razu sobie myślimy o Nigelu Farage'u, który w Polsce bardzo się podobał, bo tak krytykował Unię Europejską. Tylko, że nie każda krytyka Unii jest krytyką dla nas korzystną, tak to nazwijmy, biorąc pod uwagę to, co się proponuje jako rozwiązanie. Farage był szefem UKIP w latach 2006-2009 i 2010-2015. I po doprowadzeniu do referendum w Wielkiej Brytanii, które zakończyło się decyzją o Brexicie, z polityki się wycofał, ale znaczy z polityki się wycofał pod pretekstem, czy jak mówił, przyczyną złego stanu zdrowia. No ale jakoś żyje, nic mu się nie dzieje i zabrał się za propagandę na rzecz wyjścia Irlandii z Unii Europejskiej. Natomiast to, co jest ciekawe, kiedy badamy kontakty Nigela Farage'a, to oczywiście bezpośrednio żadnych kontaktów jego z Rosją nie wykryto, ale w jego zespole w Brukseli działał agent rosyjski, Maltańczyk Elul Bonici, który pracował dla KGB. Oczywiście można powiedzieć, że Elul Bonici pracował dla KGB i nie ma nic wspólnego z działalnością Nigela Farage'a. To, co wiemy o Boniciem, to to, że uzyskał wykształcenie jeszcze w Związku Sowieckim w latach 80. Na Zachodzie wydał książkę, powiedzmy sobie, która miała
skompromitować prezydent Litwy Dalię Grybauskaitę jako agenta rosyjskiego. Książka Red Dahlia była ewidentnym produktem propagandy rosyjskiej i stąd tudzież z innych jeszcze wskazówek wiemy, że Bonici pracował dla służb rosyjskich. Przy czym sama historia Dalii Grybauskaitej jest o tyle skomplikowana, że ona rzeczywiście początkowo należała do tak zwanych platformistów na Litwie, czyli zwolenników Gorbaczowa. Uderzona została wtedy, kiedy ja już jako prezydent Litwy wypowiedziałem się zdecydowanie przeciwko Rosji i za obroną niepodległości Litwy. Punktem szczytowym prób infiltracji było założenie pod egidą ambasady rosyjskiej w Wielkiej Brytanii w 2012 roku grupy Konserwatywni Przyjaciele Rosji, Conservative Friends of Russia. Była to grupa, która miała za premierostwa Camerona duże znaczenie. Przewodniczącym honorowym był Rifkin, czyli minister spraw zagranicznych i obrony w rządach Margaret Thatcher i Majora. Ta grupa konserwatystów, która wówczas popierała Rosję w 2012 roku, nie przetrwała w takiej postaci, w jakiej w ambasadzie rosyjskiej ją zaplanowano. To znaczy pod koniec 2012 roku ona uległa pewnej dezintegracji, Rifkin się wycofał i od grudnia 2012 działa jako Westminster Russia Forum. Oczywiście cały czas pod egidą ambasadora Jakowenko, ambasadora Rosji w Wielkiej Brytanii. Trzeba jednak pamiętać, że nie wiadomo do końca, kiedy działania brytyjskie wynikają z infiltracji rosyjskiej, a kiedy są podyktowane tak zwanym pragmatyzmem. Pamiętajmy, że śledztwo w sprawie zabójstwa Litwinienki nie mogło doprowadzić do żadnych wniosków i trwało 10 lat. Więc jak jest coś niewygodne, to Brytyjczycy udają, że to nie istnieje. Dziękuję Państwu.